No dobra, nagram jeszcze raz film o Jackowski, bo rzeczywiście nie wyciszyłem tego gościa. Tak i wszystko się klepało, co on tam marudzi głośniej niż ja mówiłem, a cicho mówię. Krótko mówiąc, co tam było? No zwróciłem uwagę na, że Jackowski rzeczywiście podał prawdziwe informacje kiedyś. E, e, czyli dwa, dwa lata temu, ponad. Lat Lata temu chyba tak. O tym, że tam ludzie będą mogli bali się oddychać, tak, że trwa to około 3,5 tygodnia, 3,5 roku. To rzeczywiście jest potwierdzona informacja. Słyszałem tą wizję. Od czasu do czasu słucham nawet jackowskiego, że fajnie usypia. Oprócz tego, że czasami mówię ciekawe rzeczy, no ale też usypia się też fajnie. Mówi jednostajnie. I drugą informację, która z tego, co ja pamiętam było, to sprawdziła się informacja jeszcze bodajże sprzed, z sierpnia tego roku, gdy mówił o tym coś w tym stylu, że, ale to też można wystać z analizy, no, trafiło być może się mu, ale jest to potwierdzone, że na granicy polsko-białorusko-ukraińskiej, chyba tak to on mówił, wschodni, on mówi nie, 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 nie powinien wskazywać na białoruski, będą stały stali żołnierze po obu stronach, ale nie będzie to wojna, będą stały i będą stali i będą, że tak powiem, jakaś dziwna sytuacja, że będą, nie będą do siebie strzeli, będą zmilitaryzowane obie strony po obu stronach granicy. I tak było rzeczywiście w incydencie, że tam w sytuacji na granicy białoruskiej, niedaleko później niż on tą wizję mówił i tak rzeczywiście się stało, czyli ten cały konflikt polsko-białoruskiej granicy z przerzucaniem tych migrantów rzeczywiście się potwierdził, był potwierdzeniem jego wizji. Natomiast no, dla równowagi podaje też również dwie inne wizje, które słyszałem, to między innymi to że e, Trump wygra wybory też to widziałem, nie wygrał. Bardzo długo twierdzi, że on wygra tak przy tych całych tam przepychankach do 6 stycznia zeszłego roku, tak e, i jeszcze jedną rzecz, którą też mu się nie sprawdziła. Czekajcie, tylko spojrzę w pamięć, co to było e, a, o wojnie, tak? Mówił o tym, że trzecia wojna światowa. Mm, tak powiem, kinetycznie rozpocznie się z daleka od granic Polski, że to mniej więcej będzie koło granicach Iranu, tak, gdzieś daleko od Polski, daleko, ale gdzieś na Bliskim wschodzie, tak? I wskazywał tam właśnie konflikt Iran Izrael. Tak się nie stało Jakie, lub jakieś inne państwo, w którym rozgorzeje wojna, tak? Tak się niestety nie stało. Wojna rozgorzała na poważnie na Ukrainie, czyli tuż u naszego, naszego sąsiada. I to są dwie wizje niesprawdzone, dwie sprawdzone. I to tyle chciałem powiedzieć na temat jego wizji. Natomiast co sądzę o szank Krzysztofie Jackowskim, to jest prosty człowiek, ale moim zdaniem bardzo dobry analityk. Musi mieć jakieś predyspozycje, czyli naturalne. to nazwą naturalnym darem, a inni nazwą to e, talentem do analizy, tak. Talentem analitycznym i mi się wydaje, ja z punktu widzenia tego, że nie jestem wierzącym w zjawiska paranormalne, wskazuję tutaj na zdolności ponadprzeciętne Krzysztofa Jackowskiego do analizy sytuacji i wyciągania trafnych wniosków. I tutaj no, zyskał sławę w sytuacji, gdy w policji, w kontaktach z policją dawno, dawno temu, tak? Gdy w policji służyły, tak powiem, mierne, wierne palanty, czy też niezbyt rozgarnięci ludzie, też nie potrafili kojarzyć podstawowych faktów. No, w takim otoczeniu w takim środowisku rzeczywiście przydał im się człowiek, który Naturalny sposób miał głowę na karku i potrafił pokojarzyć podstawowe fakty i wyciągać wnioski. I to być może był Krzysztof Tiaskowski, no. Potem zyskał popularność, wiadomo, ta popularność go poniosła. To już jest celebryta, można powiedzieć tak. No, skończył mi się film, <laughs> czyli się rozgadałem. Puścimy go jeszcze raz. I co chciałem powiedzieć o. <laughs> i są pewne zjawiska a, tych ludzi, pewne pewne pewien rodzaj, nie wiem, oddania, poddania, przynależności, zwane wyznawcami. I tak rzeczywiście jest w przypadku i Krzysztofa Jackowskiego, i Krzysztofa Atora, czyli wideo prezentację No i tutaj powołałem się jeszcze w tym odcinku na to, że hmm, Widziałem odcinek Atora, swego czasu go oglądałem, ale teraz już te informacje, które on puszcza są nieaktualne, bo przebieg wydarzeń jest szybszy niż on je publikuje, tak? Albo publikuje sytuację starą, tak? no Tutaj już jest nieinteresujące, jak mi ktoś podaje informacje sprzed tygodnia. Tak samo też robi, te gadoski. Czyli to wszystko jest stare, no. Co tu dużo mówić, nieaktualne normalnej sytuacji, czyli przed styczniem tego roku, gdy świat poruszał się dużo wolniej, miało to jakiś sens. Dzisiaj te wszystkie wydarzenia przyspieszyły. Wracając do wyznawców, zdarzyło mi się oglądać odcinek, w którym wyjechał Ator na wakacje, tak, i musiał gdzieś nagrywać w jakimś składziku, tak, pitoląc coś tam do, I w pierwszych minutach, tak powiem, dostępnie filmu miał 44 tysiące czego to jest wejść czy czegoś tam wyświetleń 40 tyś... 64 tysiące wyświetleń jakby nagrał film dotyczący tego że właśnie siedzi na toalecie i robi dwójkę też miałby taką oglądalność tak? czyli nieważne co ten człowiek mówi część ludzi będzie go oglądać bez względu na to co on mówi czy to jest ciekawe interesujące czy też nie bo to są jego wyznawcy, tak? No taka prawda. Ma co prawda 600 tysięcy subskrybentów. No to 10% tego to są kompletnie odjali, eee, Tak powiem i będą go oglądać bez względu na wszystko w każdych okolicznościach, nie wiem, w <laughs> której mają w pociągu na drągu. Nieważne, tak? I to są wyznawcy. no Krzysztof Jackowski buduje swój kanał jako wyznawca eee, jako wyznawca, to jest mój kanał, jako wyznawca, hmm, czyli wokół wyznawców, tak, ma ich tam 23 tysiące, czy ile? Zresztą nie pamiętam teraz, go tu nie ma, nie 23 tysiące, 238 tysięcy, o, coś takiego, tak. Ładnie to buduje, tak bym rozpowszechniał, jak zaczął, tak powiem, współpracować z Satorem, czy radzam się tam tworzyć towarzystwo wzajemnej adoracji, no to te się, ten kanał jego zdecydowanie się rozwinął, tak. Większy zasięg kanału, wsparcie większego daje mu podstawę do wzrostu, tak. Tak to zawsze jest, tak to działa na tym YouTube. I tak to wygląda. Dla mnie osobiście, czy ciekawszy jest Jackowski niż autor, no ale każdy lubi co chce. I to tyle, mniej więcej było w tym filmie, wrzucę go jeszcze raz. Rzeczywiście tam nie założyłem słuchawek i ten gadał i gadał, prze, przekrzykiwał to, co ja gadałem. Mam nadzieję, że o, nagrało się tak do właściwej, do właściwego nagłośnienia. nagłośnienia. Dzięki, bardzo do usłyszenia.